Świat na głowie, Renata Głowacka. Witam. Moim gościem jest dzisiaj Mikołaj Trzaska. Dzień no dobry. Nie będę się wygłupiać Dzień i nie dobry, będę Dobry wieczór, jakkolwiek to jest, to ja się witam z Państwem serdecznie. Słuchaj, nasze spotkanie zbiegło się z wydaniem Twojej autobiografii. Wrzeszcz. Tak. Wrzeszczy Twoja muzyka, czy wrzeszczy Gdańsk? Wrzeszcz. To jest. Są takie słowa na świecie. Um, którym można wyrazić stosunkowo dużo, prawda? Zwykle to dotyczy słów brzydkich, które oczywiście kocham jak najbardziej, przez wzgląd świateł, kamer, eleganckiego towarzystwa. Nie to nie to, to, to. Wrzeszcz jest takim słowem, który jest dzielnicą, um, oczywiście najpiękniejszą dzielnicą Gdańska. Właśnie tak naprawdę to jest wrzeszcz, a potem do, do tego jest doklejony Gdańsk. Um, no i, i, i w tym miejscu mieszkam. I kiedyś tam rosły wrzosy, dlatego, dlatego wrzeszcz. Podobno właśnie, podobno właśnie tak, a zamiast wrzosów rosną lasy nad głowami naszymi. I to jest takie miejsce, gdzie też mieszka dużo artystów, dużo muzyków, dużo kolegów. Jeździmy pomiędzy sobą na rowerach albo spacerujemy i sobie, i sobie razem um, pijemy kawę. Przed południem dogrywamy się na swoje ścieżki i swoich płyt, a wieczorem pijemy wino albo jemy kolację. Trochę, trochę mówię o czas, czasie, który i, i był niedawno, a mam nadzieję, że wróci. Nie będę cię pytała, bo wiem, że nienawidzisz tego pytania. Zobaczymy. Skąd pomysł? Yy, ale, ale powiem dlaczego? Ale powiem dlaczego. No, no. Bo ja wcale nie wierzę ci w to. Że chciałeś mieć książkę, dlatego że y, autobiografię mieli już Twoi przyjaciele. Nie wierzę w to, bo ty nigdy nie idziesz z tym nurtem głównym. więc tak, to jest jeden z powodów Czego się wstydzisz tej zazdrości? Dzięki tej zazdrości człowiek wymyślił bardzo dużo fajnych rzeczy tak naprawdę. Zazdrość jest kapitalnym kreatywnym y, motorem do życia. Ale prawda jest taka, że tak naprawdę dopiero już po tej książce dowiedziałem się, dlaczego ja chciałem, dlaczego ja nie chciałem. I dlaczego ja tak bardzo je chciałem? I mogę teraz powiedzieć ze spokojem sumienia, mm -hmm. że <laughs> poczułem się jak taka rakieta na amerykańskim filmie, który na startuje gdzieś tam na Canover Island i ona leci w górę. I ten pierwszy etap, kiedy spaliła bardzo dużo paliwa i odbija ten swój pierwszy taki człon, i ten, który bez paliwa jest bezużyteczny, i tylko jest takim ciężarem, który odlatuje, i, i potem traci drugi człon. Tak? Aż w końcu jest sam lądownik, który już leci na księżyc. Ja mam takie poczucie, że odrzuciłem ten cały bagaż takich pustych baków, które oczywiście mają swoją historię, jak się okazuje, no, ale które można zmieścić e, z grubsza w sześć, na 600-400 stronach. I, I teraz mam takie absolutne poczucie lekkości. To jest e, coś niebywałego, właśnie trudne do opisania, bo. No bo tego się nie da opisać, co to jest za uczucie. To jest przede wszystkim wielka radość, bo pracowałem z wspaniałymi ludźmi i tu jest Tomasz Gregorczyk i Janusz Eboński, którzy przez ten cały czas stali się moimi przyjaciółmi, czas spędzony, stali się moim bardzo silnymi, przyja... no mogę powiedzieć przyjaciółmi, no takimi świadkami. I w końcu zaczęliśmy rozmawiać ze sobą o tym, jak nasze życie jest wspólne. Tylko moja historia się znalazła, ale mogłaby się znaleźć też historia ich, tak naprawdę. Zresztą to, w jaki sposób o nim nie pytają, tak naprawdę też mówi bardzo dużo o nich samych. I to, co się wydarzyło, jest bardzo ważne i to, że można się jakoś uwolnić ze swojej historii. Artyści mają taki kłopot, że są bardzo, my jesteśmy bardzo narcystyczni. I najchętniej to właśnie zbieramy, te wszystkie rzeczy, żeby potem się tym chwalić. Opowiadamy historię tysiąc razy, te, po tysiąc Byłeś razy. Byłeś żeby... tak przygotowany do tej książki? Nie, absolutnie miałeś... nie byłem przygotowany. tej. To... Pamiętałeś to wszystko? No akurat to tak, no bo to jest Cześć. To jest każdy centymetr mojego życia, ale, ale, ale to, to nie był problem jakby z pamiętaniem. Raczej był problem z, z tym, co wybrać, prawda? Nie ja chciałem tylko powiedzieć, że artyści są bardzo narcystyczne, um, więc zbierają te wszystkie wspomnienia, żeby potem je po kilkaset razy opowiadać. I tak się. I tak myślą, że to z tego są złożeni. Z tych, to nieprawda. Właśnie Fajnie A, jest to odwolić. Żeby prostu... nie zaburzyć tego lotu w kosmos. Nie, w ogóle nie twojego. z tego się składamy. To, w ogóle składamy się to, tylko tak. z tego, co jest do zobaczenia. Nie, chciałam to tylko powiedzieć, że nie będę, bo jak ktoś chce znać tak, e, i, i, proszę, proszę sobie kupić. i poczytać, mhm. tak. Wyś, ty się rozliczyłeś, nazywałeś się tam parę razy tym panem na H. E, A? Tak. E, cztery litery. Myślałem, że cztery razy tak sobie Nie, tego nie liczyłam. No dobrze. Ale ty masz szczęście do ludzi. Bo wtedy, kiedy już miałeś ochotę na napisanie tej książki, tak pomyślałeś, że można, to spotkałeś e, tych dwóch panów. Ale w, tak patrząc na tą Twoją twórczość, spotykałeś ludzi i zawsze coś z tego spotkania wynikało. Mhm. Czujesz, że masz szczęście do ludzi? Ja myślę, że to jest w ogóle najważniejsze, co można mieć w życiu. Reszta się nie liczy. To jeżeli ktoś mnie zapyta, czy ja mam talent, to powiem od razu, że nie. Nie mam. To nie... To składam się z, tych, ja składam się z ludzi. Jestem, jestem wampirem, który wypił, który spróbował różnej krwi, mi mu nie zaszkodziło. Mogę mieszać alkohol na przykład. Potrafię, i, nie, I mi to nie szkodzi. E, i, I do dzisiaj, właściwie już po tej ilości można było powiedzieć, że już, że już się nie przyjmuje tego alkoholu tak łatwo, ale, ale, ale jestem takim wampirem, który miał okazję spróbować zetknąć się z tyloma wspaniałymi ludźmi, którzy tak naprawdę dali mi ogromnie dużo. Ja dostałem po prostu. Jestem tym, który dostaje. To jest niebywałe. I Ty, ja, o tym wiem. ja już powiedziałam, nigdy nie szedłeś z prądem. Zawsze szukałeś takich małych dopływów, takich, takich innych możliwości dla siebie. Wiesz, ja bym nawet chciała iść z prądem, ale ja nie umiem. To nie jest tak, że. To chyba zaleta ja twoja. Jest, Nie wiem, czy to jest zaleta. Nie, to chyba nie, nie jest takie. Niełatwo nie się żyje z czymś takim. Ja bym chciał grać tak ładnie, wiesz? Tak, tak, umieć grać, tak. Narysować coś tak, jak naprawdę wygląda, wiesz, Powtórzyć jakąś melodię tak ładnie, jak ona. Naprawdę zazdroszczę. Taką Ale nie muzyką. myślisz, że to jest właśnie twój dar? Widzieć coś inaczej, to, niż wszyscy? To jest, to, jest właśnie, to jest w ogóle jest pytanie, chyba, które mam nadzieję, że w tej książce się zmieściło. Czy to jest dar, czy to jest utrapienie? Życie się składa z darów i z utrapienia. Przepraszam, zaczynam się modlić ratunku. To jest taki moment, w którym trzeba natychmiast wyłączyć to wszystko. Nie wcale tego tak ale... nie uczułam. No, no. To też jest tak, taka fajna historia, że ci panowie, myślę o Januszu Jabłońskim i, i Tomku Grzygorczyku, właśnie nie pozwolili mi się rozgadać ani razu. Wiesz, że. że... Jakby jest istotna ta historia, to, znaczy to też jest rada, którą Andrzej Stasiuk jakby wysłał, że jak będą robić kiedykolwiek w to tym ludzie, to nie pozwól im, żeby się dali tobie rozgadać, będziesz głupoty ty gadał po prostu. No, ja, pozwolę. Historia, ja pozwolę. Historia mówi o tobie, a nie to, co ty o tym myślisz w ogóle. To i, że... Jeszcze mam jedno pytanie a propos no. książki. No bo wydanie takiej książki zrobiło z ciebie takiego trochę celebrytę. Otwierasz lodówkę i trzaska z niej Wreszcie. wyskakuje. Wreszcie? No wiesz, ja przecież tam się tak zastrzegam, że nigdy w życiu nie chcę być celebrytą czy nie będę celebrytą, ale to jest coś takiego, że to już nie moja wina. Trochę tak mam takie poczucie, że już ja się domagał tej książki, ja się nie domagałem, ja chciałem coś innego, ale gdybym się tam kładł na ziemię, tarzał, zróbcie ze mną książkę albo, albo że to jest jakiś mój cel w życiu. Nie, no wiadomo było, że wydawnictwa się będą bić. O tą książkę. Jest taki niebezpieczny moment w życiu, hmm. że człowiek jest znany tylko dlatego, że jest znany, ale ja cały czas jednak mam coś do, do zrobienia, mam jakąś robotę, więc ja się nie będę jakoś odpalał elegancko ubierał, tylko jednak też te spodnie są takie wyświnione, jestem któryś dzień w trasie i tak jestem poszlorany, trochę, trochę jestem od pociągu, trochę, trochę od błota, trochę od Kazimierza, trochę. Trochę od K K Warszawy. Taki, to... Ale nie czujesz się z tym źle. Nie, nie czuję się z tym twoje. źle. Ale nie, nie, nie ja naprawdę hmm. chyba źle bym się czuł na, 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 na czerwonym dywanie, to nie jest świat dla mnie. To... Nawet tutaj, jak przyszedłem przed koncertem, to musiałem sobie zrobić taki mały SF, Tam rozrzucić ten, hmm. ten, ten sprzęt, te saksofony. To jest, to... Muszę mieć trochę tak, jak w swoim... Masz porządek w samochodzie? Nie. Masz czysto? Nie ale masz. w domu mam czysto. W Oj, samochodzie... Ale w samochodzie masz W SF. Hmm. To jesteś w porze. Hmm. Nie umiem, ale mój mąż ma pretensje do mnie. O to nie, nie wciągajmy go w to. W każdym razie chodzi mm. o to, że, że, że dla mnie ten jakby ten nieład, czy, czy to jest moja prywatna, jakby mm. taka sfera i to, ja bym chciał w tym zostać. E, szacunek za to, bo każda osoba, która pisze albo swoją biografię, albo wywiad Rzeka się ukazuje, to żeby ułatwić promocję książki, to zawsze coś wymyśla. miałam. Pięcioro nieślubnych dzieci, chodzę w dwóch lewych skarpetkach. Ty tego nie zrobiłeś, jest czysto. No ale ja nie mam takich nic, dzieci, nie? <grym> więc też nie. Tutaj <grym> nie jestem tak. uboższy, też nie miałem czym. tutaj się No to dobrze. No. Kilka jakichś takich historii zostawiłeś dla siebie, tak. rozumiem. Tak. Bardzo dużo historii zostawiam dla siebie, bo historie moich bliskich, chociażby historie moich, moich bliskich relacji, którym, e, dzięki którym stałem, staję się jakoś człowiekiem. E, i stałem się chyba um, jakoś wrażliwym na świat. Zawdzięczam moim m, bardzo bliskim osobom, z którymi spędziłem różne części życia i nie będę, nie będę. I ten świat to jest, to jest mój i, i mam nadzieję, że będzie ciągle. Nie, to nie jest spokój, trzeba sobie coś zostawić. Trwony jestem, nie rozdam wszystkiego. Trudno mówić o zaletach pandemii, ale jestem jej wdzięczna za to, że mogłam dzisiaj być takim widzem wipowskim na twoim koncercie. Bardzo za to dziękuję. Ja też. E, mhm. Bo wrażenia były nieprawdopodobne. Podniosłeś tak wibrację o kilka centymetrów. Mhm. Tak mi się wydawało, że fruwam. Chciałam się zająć wywiadem, chciałam sobie jeszcze coś mhm. dopisać. Nie dałam rady. Celowałeś prosto we mnie z muzyką. Hmm, dziękuję bardzo. Ale to, to nie, to jest tak, widzisz, to, trochę tak miało nie być, że miałaś mnie tutaj zawstydzać, ale, ale co chciałaś. Ale powiedzieć? tak jest. Co, jakie jest jakieś pytanie? Pytanie jest takie, czy, 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 czy tak miało być? Czy ty tak, tak. celujesz w widza? Tak. Czy takie jest no, zadanie twojej muzyki? Nie, to jest w ogóle zadanie, że uważam, że jest mało czasu. Um, bardzo polecam Dobrze. Państwu. Al, no, no, no. Bardzo polecam Państwu książkę, którą niedawno przeczytałem. Czytam dużo esejów. i są esejy Ursuli Le Guin, którą świetnie znamy. Z mm -hmm. kapitalnych zresztą powieści, fantazy, które są takie oczywiście bardzo psychologiczne i takie. Ona on napisała taką książkę pod koniec swojego życia, jak wiadomo, umarło jej się bardzo niedawno temu. I ta książka się nazywa Nie ma czasu. O tym, że jak ludzie są teraz starsi, to już nie ma czasu na tą grę wstępną, tylko trzeba powiedzieć od razu, czy. Yy, co jest najważniejszego, żeby nie tracić tego, co jest najcenniejsze, to że trzeba obrazy malować takim grubym pędzem, bo nie ma czasu i trzeba grać po prostu tym, co od razu już jest do powiedzenia, i nie, nie robić tego tej polityki całej. Ja nie wiem, po prostu czuję, że trzeba mówić bardzo prosto. I, e, i być może to jest misja, trochę moja paranoja, a, ale ja po prostu mów, ja chcę. To, wszystko, to w ogóle nie chodzi o muzykę, kompletnie nie chodzi o muzykę. I Jak jakbym paskudnie nie stroje ktoś, kto ma absolutny słuch. Wydaje mi się, że jest ofiarą po prostu tego pręgierza, pod którym go stawiam. Jestem absolutnie tego przekonany, że jestem amuzyczny w ogóle, amuzykalny. Ale to w ogóle nie chodzi o muzykę, I po prostu chcę coś powiedzieć. Mówię całe słowo, mówię całe zdania, całe sekwencje opowiadam o śmierci, o, o tym, że wszystko się zaraz może rozpieprzyć w drobne chujki, o tym, że jest krew o tym, że przemijamy, że wszystko się rozsypie, ale są takie rzeczy, chociażby chociażby przekleństwo zamienione na dźwięk daje jakąś jasność, jakiś przekaz. I nie wiem jak to się dzieje. Zbadałem, zbadałem to kilka razy, że, że można mieć jakąś nieprawdopodobną atencję, ale nawet bardzo złą, ale jak się wyda, przepuści się przez dźwięk, największe przekleństwo, to coś się dzieje cudownego. Jakaś taka... No. To już nie będę Cię pytała, co to Twoim zdaniem jest muzyka improwizowana, bo, 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 bo prawie odpowiedziałeś. No, tak ale Ty zaczynając, no właśnie. Już nie, chodzę, że... zobacz, już cały chodzę, bo mnie tak podbudasz. Nie, ale to po powiedz, bo widziałam, że, że miałeś nuty. Ty masz nuty? To jest jakiś jest... zarys tego, co będziesz grał? Zostawiłem sobie kilka, kilka takich nut, żeby zagrać te trzy, 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 trzy tematy, które tak naprawdę są dla mnie trochę takim. No to jest trochę tak jak, no nie wiem, żeby to wytłumaczyć komuś, kto może jest bardziej przyzwyczajony do wizualnego języka. Jak malujesz pejzaż, to potrzebujesz jakiegoś wyzwania. Idziesz albo martwą naturę. To, to, jest, tylko, to jest tylko rodzaj wyzwania. Ten temat jest wyzwaniem. Ja zresztą od razu na dzień dobry z tym tematem robię wszystko, co można zrobić. Oczywiście. Gram go od początku, albo od połowy, albo powtarzam kilka razy, zmieniam mu tempo. On w ogóle nie jest tak zapisany, jak go gram. Potrzebuję kilku nut, a czasami w ogóle nie potrzebuję. Dzisiaj po prostu byłem trochę stremowany, bo są światło, bo są kamery, bo jest poważna Mnie sytuacja, wierzy. bo jest czysto na przykład mm. i jest ładnie. No. I starałem się, więc pomyślałem sobie, żeby mi wyszedł ten koncert, to sobie pomogę. Więc zagrałem się trzy tematy żydowskie, właściwie dwa tematy żydowskie, jeden temat mój i chyba jeszcze jakieś takie pomocnicze strzępy, różne rzeczy, które się pojawiły w głowie. Jeżeli mógłbym krótko powiedzieć o tym czym jest muzyka improwizowana, mm -hmm. bardzo krótko, to jest coś takiego, że idziesz, wychodzisz z domu i wybierasz drogą, którą nigdy nie szłaś, czyli nie wiesz dokąd cię zaprowadzi, ale idziesz i idąc po drodze mijasz świat, którego nie widziałaś, i jedyne co robisz to tylko go komentujesz, o tym polega muzyka improwizowana, więc grać na tak naprawdę jest niczym innym jak reportażem dźwięku, to jest reportaż dźwięku. Wszedłem do nowego miejsca, mhm. które, nie wiem, światło, fajni ludzie i, i nagle to wszystko zaczyna dla Ciebie pracować. Trochę tak jak rzucasz, mieszasz drożdże z cukrem i masz ochotę, czy nie masz ochoty, robi się z tego alkohol. To, to jest, to się dzieje bez Twojego udziału. Ty tylko odpowiadasz. Czyli ten koncert jest już nie do powtórzenia? Nie. Bo już jest inna Na całe godzina, no. inne miejsce? Tak, nie. nie. Ale mm, grałeś dzisiaj takimi dźwiękami, które ja słyszałam po raz pierwszy. Ja, akurat ja mam taką, taki, taki, taki sposób pracy, na, ponieważ przepraszam za duże litery, ale, ale twórczość polega na tym, że mówisz rzeczy, które nie zostały powiedziane. Oczywiście zostały powiedziane i m, melodie już prawie zostały wszystkie zagrane. Ale najważniejsze jest, żeby kiedy to wychodzi od ciebie, żeby to było Twoje. Więc. Ja robię coś takiego, że biorę ten instrument i się z nim nudzę autentycznie, czyli patrzę co, co on może, co ja mogę z niego, co my mamy ze sobą, czas czas i, i to czego nie wolno, to trzeba, że jakby to jest jedna z takich. Ale myślisz, że on ma jeszcze mnóstwo tak? możliwości, ma. że jeszcze przed. Ma tobą jeszcze strasznie dużo dźwięków... możliwości, wypchać tam siebie, po prostu. Dużo. Mhm. Mm. Tak, trzeba wepchać swoją myśl w, przez ustnik. No, czasy mamy trudne, nie? Walec przejechał po nas wszystkich. Mm -hmm. Po artystach a. szczególnie. Mm -hmm. Masz trochę więcej czasu teraz? Nie masz? Nie mam. Nie no, ale to jest też takie doświadczenie tego, że... Kiedy to się wszystko zaczęło w marcu i zatrzymał się świat, to rzeczywiście byłem przerażony, że straciłem Właściwie całe. Cały mój program koncertowy, bo ja mam takie, miałem tak, że miałem, wiedziałem, że to będę robił za rok. Wielu muzyków tak ma, że już ma jakieś plany za rok. Wiedzą, że będą w Stanach, albo że będą w Austrii. Jest jakiś festiwal, jest jakiś projekt do zrobienia. I ja to oczywiście wszystko wiedziałem. I nagle jednego dnia wszystko poszło się gonić. No może nie jednego dnia, bo w ciągu kilku dni jakby straciłeś ten cały, ten cały ułożony plan. I teraz po prostu staram się patrzeć, co. Trochę idę jak we mgle, ale patrząc no, no to, co jest do zrobienia, na, na Teraz... wyciągnięcie ręki. Mm -hmm, mm -hmm. I, i, I trochę tak idę i, i, i trochę macam tą przeszłość taką bliską. To ma oczywiście plusy i minusy. Próbuję patrzeć na plusy, żeby jakoś to przeżyć. To jest odkryciem nowego świata, odkryciem tego, że można żyć bez planu, ale mam bardzo dużo pracy. Na szczęście przepraszam moich kolegów muzyków, dlatego że ja wiem, jak artystom jest trudno. Moich przyjaciół artystów, wszystkich ludzi, którzy stracili pracę. Ale mm, chyba dzięki, dlatego, dzięki kinu, no mam tą robotę, dzięki, kinu, dzięki temu, że jestem też człowiekiem filmu, z jest, czego jestem. Czy Smarzowski bardzo... robi coś nowego? Tak, oczywiście, ale nie tylko Smarzowski, no, mam, mam kilka rzeczy, które robię. Wojtek jakby mi otworzył drzwi do, do, do takiego świata filmowego i dzięki temu mam w tej chwili prawie, cztery filmy. Jeden kończę, Mm. Drugi prawie skończyłem, i, ale jeszcze to nie jest cały proces skończony. Właśnie robię muzykę dla nowego filmu Wojtka Smorzowskiego, czyli Wesele 2. Jeszcze nie wiadomo, czy to będzie ostateczny tytuł. Na razie jest roboczy. To jest bardzo specjalna praca, bardzo złożona, bo film będzie szedł szerokim, bardzo kadrem. I, i będę musiał myśleć bardzo szeroko, a może nie wiem, nie mam pojęcia. Myśleć muszę szeroko o czym, a jakie narzędzia do tego wybiorę, to ja w tej chwili właśnie szukam tych narzędzi, ale kino będzie bardzo mocne. Bo... I, I dostałem właśnie wczoraj propozycję zrobienia muzyki do nowego filmu. O, chyba jeszcze. Ja jestem związany, chyba jeszcze nie wolno mi mówić, ponieważ jestem często związany z takimi kontraktami, mm -hmm. które są coraz popularniejsze, okay. że obowiązuje okay. mnie tajemnicę zawodowo. Ja, przygotowując się, przesłuchałam twoją muzykę do filmów Smarzowskiego. Mm -hmm. Czy Ciekaw jestem, czy zgadniesz, do którego filmu? Z którego filmu wybrałam muzykę? No, mm, e... Ja skrócę Twoje cierpienia, no. zróży. No tak. To posłuchajmy. na to i tak leciutko się uśmiechałeś, coś to się kryje mnie. pod tym. Tak o mnie historia, powiem krótko, bo ona jest w książce. Proszę, sobie znowu od, odstawiam do książki. Proszę książkę pokazać <śm> tutaj. Jest. Nie, nie <śm> e, to jest... E, e, Wojtek Smarzowski mnie poprosił, żebym zrobił muzykę do, do tego filmu. I to była taka sytuacja, że po raz pierwszy robił film historyczny. I to był duży obraz, rzeczywiście. I, a, I pomyślałem sobie, że no to ja się muszę postarać. Wacek Zimbal mówił mi, ratunek, mówił mi zawsze, mówi, nie rób tego, rób to tak jak zawsze robisz. Ale pomyślałem sobie, że dobrze, właśnie nie, będę lepszy niż byłem i m, kiedykolwiek. I napisałem tę muzykę, bo wziąłem tak naprawdę nuty, których słabo się posługuję, ale spędziłem bardzo dużo czasu zapisując różne rzeczy. Przegrywając sobie na, na pianinie, tam różne historie, na którym zresztą fatalnie gram, ale pomagając sobie, że, słyszeć, słysząc harmonii, zaprosiłem kapitalny zespół, świetnych muzyków, dziesięciu międzynarodowych. Zresztą akurat miałem, miałem trasę w Polsce, więc wykorzystałem naprawdę znakomitych muzyków. Nagrałem wszystko szerokim, właśnie takim gestem. Po czym pod, przy podkładaniu tej, okazało się, że to w ogóle nie, nie pasuje. Nic nie siedzi, jak to się mówi w naszym języku, dlatego, że Wojtek w międzyczasie e, po, jakby po pierwszym tym montażu, ten film był kolorowy jeszcze bardzo i wtedy ta muzyka pasowała, ale zrezygno, zrezygnował i właśnie wsadził w ten taki monochromatyczną, taką sepiową, umbrową barwę filmu i okazuje się, że nic. <laughs> to było do mnie tragedia i dramat, ale pamiętam, że Adam Żuchowski, który zresztą orkiestrował mi i pomagał mi w orkiestracji, znakomity kontrabasista, zostaliśmy we dwóch. I mówię: Adam, mus muszę to naprawić. Wesz weszliśmy we dwójkę do studia. I, I nagraliśmy to w ciągu czterech godzin może wszystko. I oczywiście z tej sesji troszeczkę jest rzeczy takich ogonów, które tam się ciągną. Ale tak naprawdę to, to jest tylko kontrabas i klarnet i jego uderzania ręką. I, I właściwie to bez niego bym tego nie zrobił. Uratował mi w ten sposób tyłek będąc ze mną. Nie miałem żadnych nut, tylko mówiłem tak. Jest taka melodia ta, 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 ta. taka prosta. I, ale z tego co pamiętam to ta melodia przyszła mi w studio do głowy, nie, nie żebym ja się jakoś przygotowywał, nic nie wiedziałem. Taki matą nic, po prostu zupełnie hmm, to rasa. Takim matą z darem. Nie wiem, z darem nie, tu... młodzieży albo z darem Pomorza. <średenia> <średenia> Ale wiesz co, mu muzyki do filmu Wołuj nie jestem w stanie Słuchać, bo ona tak podbija te sceny mhm. gwałtu i, i, i takiego brutalizmu. Ja jestem człowiek, który nigdy do końca życia nie zrozumie, jak człowiek człowiekowi może zrobić krzywdę. Mhm. Ale wiesz o co pytam? Bo ty, człowiek wrażliwy, powiedz mi, ile razy ty musiałeś na to patrzeć, podkładając muzykę? Wiesz co, wszyscy, którzy brali udział w tym projekcie, wymagali terapii. To ci powiem tak mhm. było. Rzeczywiście byliśmy potłuczeni. Alek Jakubik w momencie, kiedy padł ostatni klaps, jego, jego serii zdjęciowej, w nocy poprosił kierowcę, żeby go zabrał z planu do Warszawy. Już nie mógł utrzymać chwili. Ja pamiętam, że to naprawdę ostro odchorowałem. Czasem się ogląda 100 razy tę sekwencję, żeby do niej zagrać, żeby ułożyć czas, żeby dokładnie zrozumieć, czym to jest. I to nawet jak absolutnie widzisz to w takiej. takiej bardzo surowej obróbce, że to są aktorzy, że to naprawdę to jest silikon i, i to, to nie jest prawdziwy człowiek, to, 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 to i tak i tak. Ale jak pomyślisz, że to się mogło zdarzyć, no. że mogło tak być. Mm -hmm. No, tym bardziej, no, wiesz, jak dla mnie takie doświadczenia krzywdy są gdzieś bardzo bliskie. Dobrze, ale wróćmy do, do, do tego mm -hmm. trzaski, który dzisiaj jest. Lubisz tego trzaskę, który sobie siedzi na wsi? Rozmawia ze sobą? Od niedawna. Hmm? Dlatego, że um, polubiłem się chyba przy tym COVID. Zobaczyłem, że um, bardzo fajnie czuję się sam, ze sobą. Zwykle wydawało mi się, że bez ludzi nie potrafię istnieć. A teraz pomyślałem, że o, faj mam fajnego partnera w ogóle do bycia. Um, nie jest tak źle. <grym> Ale robisz tak, że tak jest dwóch, jest jeden trzaska i drugi trzaska i stoisz obok siebie i tak patrzysz na siebie i rozliczasz się. To jest... mm. Czasami trzech, czasami mm. czterech. Mm. Jest, mam trochę tych twarzy. Mm. No i tak czy, trzeba, czy... Trzeba, było, trzeba było to... Mm. A partnerami do rozmowy, no bo jesteś na wsi, masz mm. przyrodę, partnerami też są drzewa. Jak wychodzisz? Nie, nie, tak bym, nie, tak nie, tak bym nie przesadzał. Nie mam czegoś takiego, hmm? że gadam zdrowami. Nie, ja się wzruszam oczywiście. Mnie interesuje przyroda i natura. Ja to lubię. Lubię wiejskość, lubię tam. Nie mam tak, że się brzydzę. Nie, a nie masz takiego robaków, momentu, że bierzesz saksofon i idziesz w las i mówisz, drzewa dzisiaj gram nie, dla was. Nie, absolutnie nie. Tak, nie to a może lepiej rosły? Nie robi się lasowi takiego świństwa. Saksofon to jest, mi, to jest miejski instrument. No. Nie chodzi się do lasu z saksofonem. To jest coś takiego, że pójść, nie wiem, do najmniej na Jak prosto. grasz, mówię, bo, bo cię obserwowałam dzisiaj, to czuć, że jesteś wolny. Że, że coś, że, że, że dajesz upusz swoim emocjom, czy ci to, tego nie brakuje. Dziękuję, dziękuję Ci bardzo. To prawdopodobnie jedyny moment, w którym jestem wolny. No, więc dlatego pytam, czy ci tego nie brakuje, nie, nie grając. To idź zagraj drzewom nie. nie, nie, okay. pro, proszę cię. No, Dobra. Nie, Wycofuję. To to nie Wycofuję. Wycofuję. Nie, w to nie wchodzę. No, ale nie byłabym kobietą, gdybym nie zapytała cię, czy... Czy, czy teraz, w tych trudnych czasach, doceniasz wartość rodziny? Tego, co stworzyła ci żona, bo wielu artystów nie ma rodziny, załamuje się, bo nie ma koncertów, nie ma do kogo wracać. A ty masz super dzieci. No, nie, nie Kochającą żonę? No, no, nie jak dzisiaj. Rozmawiając przez to z kimś powiedziałem, że chyba nigdy nie miałem tak dobrego czasu w rodzinie jak teraz. Że rzeczywiście się, się wspieramy i poczułem, że to jest. Coś, co jednak ratuje mnie. Że moi rodzinom nie ratuje, moi najbliżsi. Mimo to właściwie, że dynerwujemy się już maksymalnie. No jak w rodzinie. Że, nie, ale też to zamknięcie mhm. powoduje to, że ciągle musimy na siebie patrzeć w jakiś sposób. Ale wreszcie też musimy zbudować jakąś niezależność w tej, w tej, gęsto, tej gęstości, że jesteśmy trochę jak w windzie, która jedzie w górę, w dół, ale nie w prawo, nie w lewo. I trochę jest nam ciasno, nawet jak dom jest duży, to jesteśmy na siebie narażeni. No, ciągle znowu ktoś coś, chce, ciągle ktoś do mnie mówi. I, mm, to jest ciekawe doświadczenie, bardzo graniczne. Ja nie będę nie? cię rozliczać z tego okresu, kiedy uciekałeś na kontrakty, jak dzieci były małe? Absolutnie nie. To, to nie tylko, to może jest tak właśnie się stało teraz, że nadrabiasz trochę ten Ale czas. Ale tylko wiesz, wystarczy też, że ktoś mi uchyli drzwi, to ja już czmycham. <śmiech> 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 tylko na to czekam, no trochę. <laughs> Nie mam pojęcia. Cieszę się też tym, że naprawdę nie mam odpowiedzi na to, co się dzieje. Nie szukam odpowiedzi na wszystkie pytania, bo to zwariować nie. można było. Nie zastanawiam się nad wszystkim. Jest to zbyt trudne, zbyt skomplikowane, ale są na pewno rzeczy, które warto w życiu rozważyć. Ty jako. mnie wszystko. Wolny człowiek dajesz swoim dzieciom też, wydaje mi się, wolność. Czy one muzykują, ich czy ich zmuszasz do muzykowania? Nie, absolutnie nie zmuszam do muzykowania. Gdzie to? Gdzie tam? Oni, oni wiedzą swoje lepiej niż mało, mało kto, i ufam im. I jestem dumny, że mam takie dzieci, które bardzo wcześnie e, zorientowały się, że takim priorytetem w życiu człowieka jest dowiedzieć się, czego się chce. Gdybym wiedział już w podstawowej szkole, że chcę grać na saksofonie, to już w podstawówce zakończyłbym swoją edukację taką. I naprawdę mi się tym saksofonem, przysięgam. Ale zorientowałem się stosunkowo późno, jak wiesz, bo, z książki. Mm -hmm. Naprawdę to jest największy skarb. I szup... Ale też e, ważną rzeczą jest to, że miałem ojca i w ogóle moich rodziców, którzy pokazali mi naprawdę, e, za co jestem ogromnie wdzięczny. Dużo torów, w którym można iść. Żeby pokazać, jakby, Rzucili przed talię kart i powiedzieli, możesz to, możesz to, to, zobacz to, to, to wszystko do ciebie. To, to wróćmy jeszcze do ojca, bo, bo ciekawe jest też to, że on się pogodził z tym. On, nawet pracowaliście razem, żeby kupić saksofon, Tak. ale no, jak już kupił saksofon, po, to żałował. No to jest jasne. No. Że... no bo to wyzwoliło w tobie, to jest, to jest, to, to jest, to jest Największym skarbem no. był mój ojciec, który ze mną hmm. rywalizował. Tak, bo ty mówiłeś, dał mi popalić, nie. ale rzeczywiście wymógł na mnie to, że skoro się zdecydowałem na taki ruch, czyli na takie przecięcie całego swojego, nie wiem, dorobku, tam, czyli tam tego starania się, żeby być jak najlepszym, żeby się dostać do tej uczelni plastycznej, muszę się tutaj przyznać, że mam taki background. I że skoro już wybrałem tą nową drogę, no to bądź konsekwentny i idź do końca. To jakby Było coś takiego, że miałem blisko siebie kogoś, kto mówił mi, że nie zrezygnował, nie, nie, nie skręcił. Mój tato umarł w tym roku, tak. ale no, przez te... Nie ma go roku już, no, mhm. rok już, ponad rok. Ale przez te ostatnie lata wy. Jakoś doszliście tak bardzo do porozumienia? A, tak, tak. Czy, nie, nie, to czy, czy ciągle było? Ostatnie lata z ojcem były cudowne, bo chyba nigdy takich nie miałem. Naprawdę miałem ojca takiego, który właśnie, który zrozumiał też, że udało mu się chyba, myślę, co? Nie wiem, tak mi się mm. wydaje. A oczywiście ja to. Ta książka też jakby to pokazała, że. Nic nie jest takie, jakie mogłoby nam się na pierwszy rzut oka wydawać. Taki trochę kryminał jest im zawarty, że to, co ci wydaje, że jest, to, to nie, nie tak. A że jest do no. twarzy z uśmiechem. Ono, i dobra już tam nie, nie mnie. I, I wydaje mi się, że, że, że być może właśnie to jest to, o co, o to, to jest być może odpowiedź na pierwsze pytanie. To właśnie powiem tak książka. Chciałabym jeszcze pokazać trochę innego trzaskę. Trzaskę współpracującego. Choć wiem słyszałam, przeczytałam, że tobie ta współpraca z zespołem Remont Pomp dużo daje. To nie tylko Ty dajesz z siebie, ale też czerpiesz z tej współpracy. Tak. Coś mogę powiedzieć o tym, czy tak. co byś chciał? Milczę. Strasznie dużo gadasz, wiesz? Ja m, zrobimy tak, żeby. To, być, no to ja z tobą zrobię z tym razem. <noise> <noise> ale to <bardzo> cię <noise> lubię. I, I wiesz co? No tak, ja muszę powiedzieć, że to jest zespół, który hmm. w całości, o, nie w całości, ale w dużej mierze składa się z ludźmi, um, z. Z pewnego rodzaju upośledzeniami. Czyli tam e, mamy, mamy tam wspaniałych, wspaniałych moich przyjaciół i zespół Dawna i z upośledzeniem generalnie w stopniu lekkim. I to są jedni z najpoważniejszych partnerów do pracy. I u, u, uważam, że to jest praca, w której ja uzyskuję pełnię życia. I to jest. Ta praca ma najgłębszy sens. To, co ja tam dostaję zrobię, to nie równa się z niczym. Przysięgam. Pracuję ze znakomitymi muzykami bardzo dużej klasy, którzy są pewni, ogromnie wrażliwi, bardzo doświadczeni, jeżeli chodzi o, 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 o pracę z dźwiękiem i, i takim społecznym też ruchem, społecznym zachowaniem. Naprawdę. Tym Oni długo. grają na różnych, tak? na różnych instrumentach. Na różnych instrumentach. Na bębnach, domowych. na beczkach, grają na szkieliszkach, na szklankach, na różnych przedmiotach codziennego użytku. Są, są niezwykli. Posłuchamy? Tak, proszę. To słuchamy. Aż miło było patrzeć na Ciebie, jak się uśmiechasz. I Przed... o każdej osobie potrafiłeś coś powiedzieć. Jak ma na imię, co robi, jak się zachowuje, że dobrze tańczy. To są moi przyjaciele przecież, no. którzy nie, nie ściemnią. Nie powiedzą ci, że ładnie dzisiaj wyglądasz, ale powiedzą mi, wyglądasz jak kawał szmaty. To jest totalne zaufanie. No. Nie, nie bawią się z tobą, traktują cię na serio. Ty uczysz też studentów. Taka sama jest relacja między wami? Też masz taki zajęcia. No, studenci, studenci są fajni też. Ale to nie, nie, nie zajmuję się porównywaniem ludzi. Każda sytuacja jest inna. To, to rzeczywiście od trzech lat mam zajęcie ze studentami i nie chciałem się na to zgodzić w życiu. Ale oni trochę mi brakuje z nim prawdziwych zajęć. Ale dają mi bardzo dużo i. E, ja mam córkę studentkę. Która daje mi najwięcej chyba w tej chwili, jeżeli chodzi o taką informację. A co studiujesz? Grafikę. Grafikę artystyczną studiuję w Gdańsku i ona mi daje dużo informacji. A właściwie tłumaczy mi ten świat, który jest, bo, bo nie miałem pojęcia. No i, I ta młodzież też mi tłumaczy ten świat, który jest. Eu, 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 uczę studentów filmoznawstwa na uniwersytecie Gdańskim. Na czym polega muzyka filmowa i czym się różni od dźwięku w filmie? I tak. I oni uczą mnie tego, jak się dzisiaj ogląda filmy, i jakie filmy są. Dlatego, że ja jestem wykształcony na klasycznym kinie, ale klasyczne kino to jest nic, jeżeli chodzi o ilość <słysy> chociażby samych artefaktów, porównaniu do tego, ile kina jest dzisiaj. Także ja. Cały czas jestem podłączony też do kanału jakby kinowego. To dla mnie jest ważne. Córka studiuje grafikę, czyli wzięła tę taką malarską, artystyczną część. Po no, początku raczej, no tak. Dziadku? No tak, wziął, jakby poszło, ale przysięgam, nie, naprawdę. To nie jest to, że ja nie chciałem, ale yy, czy chciałem, to po prostu oni sobie sami znaleźli. Nie chciałem popełnić tego błędu. Nie wiem czy błędu, który zrobił mój ojciec. Nie chciałem czego nałożyć, Po prostu same sobie te, moje dzieci wzięły. To ale tak chcesz jeszcze tak. zapytać na zakończenie, bo ty wracasz teraz do malowania. Yy, Coś tam sobie wracam, wracam mm -hmm. ale w sensie takim od czasu do czasu. Mm -hmm. że nie, nie wrócę do malowania. Bywa, że robię ilustracje na przykład do, Malo, do niektórych pism. Ale to nie, nie. Ale myślisz, że to jest zamieszczane potem w pismach, dlatego że namalował to tak, Mikołaj Tak, To są tak, tak. czy... fatalne rzeczy, ale to jest trochę tak, jak dzisiaj jestem do tego programu zaproszony, prawda? Że no, bo to jest Mikołaj Trzaska. Tata, co on zrobił. <grym> tak, tak, ludzie lubią moje rysunki, bo to jest rysunek Mikołaj Trzaski. Jakiś okropny, bohomaz po prostu, ale za to. Szwed. No. Pijany, ale szwed, nie? To jest trochę tak jak z piosenki młynarskiego, że. Chciałbym, ale widzę, że wolę rysować dźwiękiem, i chyba, i chyba mam coś takiego, że mam wrażenie, że duża część mojego warsztatu, saksofon nowego, to jest, to jest coś, czego nauczyłem się w szkole plastycznej. Że tak naprawdę próbuję oddać kreskę grając, niż prowadzić dźwięk tak, jak się uczył w szkole muzycznej. Że raczej tym się posługuję, że tak można. Tak, tak można i tak się stało i to nie jest moja wina. To jest oczywiście pytanie na zapas, to co zadam na, na, na zakończenie. Czy ty chciałbyś być bardziej znany z tego, że jesteś świetnym saksofonistą, świetnym muzykiem, czy dobrym człowiekiem? Po angielsku by to było I don't care, mm. ale czyli nie obchodzi mm -hmm. mnie to. Zresztą Właściwie każdy muzyk chce być znany z jednego powodu, żeby mu łatwiej pracować. Mm -hmm. To jest tylko po to, chce być znany, żeby ktoś tam dał pracę. Ale niektórzy chcą być znani, dlatego że lubią być znani. Niek Moi koledzy, aktorzy, którzy są znani, nienawidzą tego, bo nie mogą wsiąść do pociągu Relacji Kraków-Warszawa. Na przykład nie mogą wsiąść do normalnego przedziału, bo nikim nie da życia, prawda? A ja mam takie szczęście, że. Mogę sobie pojechać pociągiem, bo nikt nie rozpoznaje. Także... Ale dzisiaj w dworku było święto, jak miałeś przyjechać. Wszyscy czekaliśmy na ciebie. No bo wy w tym mm. dworku to macie tak mm. zupełnie mm. po swojemu i nie, nie będę tego nadezwał. Nie, nie będę cię już męczyć, bo jesteś po koncercie. E, jeszcze nie, będziesz udzielał wywiadu Mery Zimny, mm -hmm. czyli e, będzie to na antenie Radia Jazz. Bo jak wiesz, w dworku działa krakowska redakcja Radia jak Jazz. Wiem, właśnie... Cieszysz się, że coś takiego jest w Centrum Kultury? Proszę Państwa, ja powiem tak, bo teraz e, zwrócę się do Państwa od kilku, od miesiąca promuję książkę. Swoją właśnie wrócę znowu do tej. Um, moi wspaniali współpracownicy, znaczy mój, mój wydawca jest kochany, jest, jest Pola Starczyńska, która jest kochaną osobą i cały czas mnie oddaje w ramiona różnych dziennikarzy, którzy robią, prowadzą ze mną wywiady. Cieszę się bardzo, że możemy my porozmawiać, bo denerwujesz mnie bardzo fajnie. Ja mm. trochę dostaję życia. ktoś mnie denerwuje, to ja przynajmniej żyję. Ale I ja mogę, to czuję, ja to no, widzę. Bardzo mi ja to się to podoba. Robię. I, udzielam I staram się, za każdym razem dostaję. Podobną serię pytań, chociaż tutaj muszę ci powiedzieć, że dostałeś dużo punktów, że było kilka nowych. I, i, I zaczynam nie tyle kłamać, ale próbuję podejść do każdego pytania z innej strony. Że jakbym patrzył, jakbym siedział na innym krześle, i czy jakbym stał akurat w tym momencie. I. i... Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że ja się cieszę z każdego kolejnego wywiadu, który za chwilę się pojawi, bo już mam po prostu. Super. Mam już buzię w strzępach, jak to się mówi. Ale... Ale, ale pomyśl teraz o tej drugiej stronie o dziennikarzach. Czytaliśmy tę samą książkę, znamy te samego, te, mhm. tego samego Mikołaja. Więc no, no te pytania, siłą rzeczy się muszą powtarzać. Od... Tak. Możemy odbierać podobnie te Nie, ale muzykę. wiesz, co to. Ja to, oczywiście tak gadam, ale też mam poczucie, absolutne poczucie tego, że. Każdemu swoją wrażliwość. I ty mnie pytasz bardziej swoją wrażliwością niż, niż, niż tak naprawdę tym retorycznym trochę pytaniem. Dla mnie to jest takie, że ja znam odpowiedź. Nie? Ale fajne jest takie mhm. pytanie, w którym nie zna, które każe mi się zastanowić na żywo i, i to jest. Też, no. To ja na zakończenie chciałam mhm. ci coś podarować, bo to jest taki okres świąteczno-noworoczny. Byłam ostatnio w księgarni, wiedziałam, że będę z tobą rozmawiała i przykleiła mi się książka, ścieżka, to są wykłady profesora Michaela Poeta, on na Harvardzie wykłada, nie można się dostać na jego wykład, a to jest profe opowieść charyzmatycznego profesora, który tak. przetwarza myśli starożytnych chińskich mędrców na naszą codzienność, obalając utarte schematy myślenia. To dla kogoż to nie jak, jak, jak nie dla czaski. A może to jest za mądra, nie żyjesz? Hmm? Jeśli będzie tak za mądra, proszę zostawić w pociągu, przyda się następnego. Nie, nie, nie następnego. już widzę, że mi się podobał kładka, bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, cię, a ja Ci dziękuję za, dziękuję za wywiad, za to, że przyjechałeś bardzo. do nas, za to, że zagrałeś dla nas koncert. Hmm. Wszystkiego dobrego w nowym roku całej rodzinie. Twojej ja... przekaż i tobie też. Bardzo dziękuję. Nawzajem. Opiekuj się nimi teraz najlepiej, jak potrafisz. Jest! W życiu. Dziękuję, dziękuję Państwu bardzo, dziękuję Wam bardzo, kochani. Super. Wow.